W 2015 roku amerykańskie firmy przyjadą na Podkarpacie, aby wziąć udział w międzynarodowej imprezie kongresowo-targowej z udziałem przedsiębiorców z Ameryki Północnej i Łacińskiej. Taką informacją konferencję prasową 10 czerwca rozpoczął marszałek Władysław Ortyl. Podpisaliśmy memorandum, które mówi o tym, że firma, czyli nasz Urząd Marszałkowski, Miasto Rzeszów i Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Florydium obu Ameryk przyczyni się do tego, aby zorganizować tą imprezę konferencyjno-targową. Jest to oczywiście wszystko po to, aby ten duży projekt, i myślę, że bardzo znaczący, mówiący o tym centrum logistycznym połączenia cargo między Miami a Rzeszowem, stały się faktem, aby tak można powiedzieć w skrócie, te luki bagażowe tych samolotów zostały po prostu napełnione. Marszałek Ortyl przewodniczył misji gospodarczej z Podkarpacia, która na początku czerwca wzięła udział w 35. Kongresie Hemisferycznym Izb Handlowych Ameryki Łacińskiej w Miami. Wizyta marszałka w Stanach Zjednoczonych była jednocześnie kolejnym etapem starań o uruchomienie stałego połączenia cargo pomiędzy lotniskami w Jasionce i Miami. Rzeszów reprezentował w Miami wiceprezydent Marek Ustrobiński. Myślę, że okazja do spotkania z najważniejszymi osobami z zakresu handlu, przemysłu, inwestycji z terenu USA, Ameryki Południowej, Środkowej to wielka szansa dla województwa podkarpackiego, dla miasta Rzeszowa. Możliwość przekazania naszej oferty inwestycyjnej, naszej oferty handlowej, a także usłyszenia, co można sprzedać, co można zbudować, jaki biznes można zrobić właśnie na tym terenie, było bardzo, bardzo interesujące. Kongres hemisferyczny w Miami był także okazją dla przedstawicieli podkarpackich firm do nawiązania biznesowych kontaktów z firmami z obu Ameryk. W misji gospodarczej uczestniczyli przedstawiciele klastrów: Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, Klaster Informatyka Podkarpacka, Klaster Energii Odnawialnej, Klaster Jakości Życia, Kraina Podkarpacie, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy oraz Polska Ekologia. Podczas spotkań, których odbyliśmy tam ponad 40, znaleźliśmy 3 produkty, które są produktami z Podkarpacia, które są w obszarze potencjalnego zainteresowania i prowadzimy już z co najmniej z 4 partnerami dalsze rozmowy, które mam nadzieję w niedalekiej przyszłości przyniosą efekty i być może znajdą się właśnie w tych kontenerach, które z Podkarpacia do Stanów i na rynki Ameryki Południowej będą mogły być przewożone. Podpisaliśmy porozumienie z siecią sklepów polsko-rosyjskich akurat. Już, jeżeli uruchomi się cargo, będziemy mogli tam dostarczać. Biznes lotniczy jest tym wiodącym biznesem na Podkarpaciu. 90% jego produkcji idzie na eksport, głównie do Stanów. To są przede wszystkim firmy amerykańskie. No i w drugą stronę, czyli pewne komponenty, pewne części silników przypływają tutaj, czy właściwie dostarczane są na Podkarpacie. Dlatego rola tego połączenia cargo będzie naprawdę bardzo, bardzo duża. Chcemy przeznaczyć na to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy także pozyskać z innych programów na jak gdyby stworzenie warunków do zafunkcjonowania tej infrastruktury, prawda? Cały układ połączeń komunikacyjnych, cały układ dostępu do tych baz cargo, do tej infrastruktury spedytorów, leży jak gdyby w gestii i w możliwościach samorządu. Sama baza najprawdopodobniej zostanie wybudowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jesienią na Podkarpacie przylecą eksperci z Miami, aby ocenić stan przygotowań lotniska w Jasionce do prowadzenia międzynarodowych operacji cargo.